Cześć, witam Was serdecznie w zabawie Weszło Fuksem. To kolejny kupon ode mnie, oby znów na zielono. Zanim jednak przejdę do obstawiania i do swojej propozycji na sobotnie mecze, pamiętajcie, bo w sumie po to się tutaj zebraliśmy, że przy rejestracji z linku, który jest pod spodem, otrzymujecie w Fuksiarzu dodatkowy freebet w wysokości 25 zł. Czyli jest tak, wpłacacie 5 dyszek, to jest warunek, trzeba minimum 5 dyszek wpłacić, dostajecie nie dość, że standardową ofertę powitalną, to jeszcze freebet 25 zł. Jest to oczywiście oferta skierowana dla każdego, kto jeszcze nie ma konta w Fuksiarzu. Jeśli macie, to będzie dla Was konkurs w końcowej części tego filmiku, a jeśli nie macie, to dla Was też może być konkurs, jeżeli zarejestrujecie się u tego bookmachera. Serdecznie polecam, bo są ciekawe kursy, szeroka oferta i generalnie moc atrakcji. Miałem problem z dzisiejszymi meczami, bo niby 4 spotkania w Ekstraklasie się rozegrają i zagrają duże firmy, takie jak Pogoń czy Raków, ale no nie wiem do końca, co obstawić. Generalnie jak obserwuję kursy na Raków Częstochowa, to mi się wydają nieproporcjonalnie niskie. Ja wiem, że Raków bardzo często wygrywa mecze i ma taką rzadką umiejętność wygrywać te mecze nawet kiedy mu nie idzie. Natomiast no 1,38 na mecz z Wisłą Płock to jest kurs bardzo mały. Zwłaszcza jak na Ekstraklasę, gdzie naprawdę dużo rzeczy się może wydarzać, a też Wisła Płock jest groźna dla każdego. Może ostatnio nie jest tak przekonująca jak na początku sezonu, no ale nie ma co deprecjonować tej ekipy, która ma świetny atak i generalnie może powalczyć o puchary w tym sezonie, co udowodniła już niejednokrotnie, bo ten dobry początek nie był jednorazowym wyskokiem. Nie postawię na to, że Wisła Płock wygra ten mecz, albo że na przykład zremisuje, chociaż kuszący jest x2. Postawię na to, że strzeli gola. Gol Wisły Płock po kursie 1,73, no jest to dobry układ. Raków oczywiście ma świetną defensywę, świetnego bramkarza, ale wydaje mi się, że nie będzie wielka sensacja, jeżeli Wisła strzeli gola w Częstochowie, dlatego stawiam na ten meczyk. Drugiego zdarzenia na kupon szukam w Serie A, gdzie odbędzie się mecz Atalanty z Napoli, czyli mecz na szczycie tej ligi. Atalanta jest druga, Napoli jest pierwsze oczywiście. Napoli generalnie ma wszystko, żeby wreszcie zdobyć upragnione Scudetto. Ta drużyna przeszła dużą rewolucję. Jest tam Gruzin, który ma bardzo trudne nazwisko. Jest Piotr Zieliński, który jest w wybornej życiowej prawdopodobnie formie. No i idą jak po swoje piłkarze Napoli. Teraz stanie na ich drodze wicelider Serie A. Ale zobaczcie, jak grała mecze Atalanta z tymi najlepszymi drużynami z Ligi Włoskiej. Z Milanem 1-1, stracili punkty. Z Udinezek, które było trzecie, 2-2. Z Lazio przegrali, jedyna porażka w tym sezonie, porażka z Lazio, które było wtedy i teraz też jest na 5. pozycji. Wygrali z Romą, więc to nie jest tak, że przegrywają wszystkie mecze na szczycie piłkarze Atalanty. Natomiast mają pewien problem z tymi spotkaniami. Generalnie raczej wygrywają seryjnie, ale kiedy no, mierzą się z trudnym rywalem, to czasami nie dojeżdżają, więc liczę na to, że będzie tak samo w meczu na szczycie Ligi Włoskiej, zwłaszcza że kurs na Napoli też jest ciekawy. 2,10 mi się podoba, gdyż dostaję tutaj kurs 3,63. Stawiam więc zakład za 60 zł. Do wygrania mam 191 zł. Jest ok, 2 mecze na kuponie. Sobota będzie moja. Sobota może być też wasza, gdyż mam przygotowany dla Was konkurs. Dla pierwszych 3 osób, które poprawnie wytypują dokładny wynik meczu Raków Częstochowa Wisła Płock i podadzą nazwisko strzelca jednego gola, podpowiadam, Wisła Płock coś strzeli, więc może to być na przykład Rafał Wolski, wygrają freebet w wysokości 50 zł do wykorzystania w Fuksiarzu. Wystarczy w komentarzu napisać Wasze przewidywanie i jeżeli traficie, to my się na pewno do Was odezwiemy. Także dzięki za dzisiaj i życzę wysokich wygranych, a także zwycięstwa w konkursie.